Ogólnopolskie media podają, że państwo niejako nie będą maszerować razem z Millerem i z innymi tutaj działaczami z innych partii zbliżającej się manifestacji w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie popiera postulaty związków zawodowych. Nie tylko Solidarności, bo pragnę zwrócić uwagę, że nie tylko Solidarność, która w jakiś tam sposób jest kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością, jest organizatorem, ale również związki zawodowe o całkiem innej proweniencji, związki lewicowe, OPZZ, Forum Związków Zawodowych. Wszyscy już nie mogą ścierpieć bezczelności, arogancji i buty obecnego rządu, który nie chce ze związkami rozmawiać. My postulaty związkowe zdecydowanie popieramy. Zresztą dawaliśmy temu wyraz w głosowaniach w Sejmie. Choćby ustawa 67, wydłużająca wiek emerytalny do 67 lat, ograniczanie uprawnień związkowych, wprowadzanie niebezpiecznego na rynku pracy mechanizmu, że to pracodawca będzie decydował o wykorzystaniu czasu pracy swojego pracownika, to jest sposób rozliczania czasu pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby protest, autentyczny protest związkowy, który jest wynikiem braku zaufania dla obecnego rządu, ale również braku rozmów ze związkowcami, gdzie nawet ustawy, które poparte są milionami podpisów, są wyrzucane do kosza, bo tak sobie pan premier Tusk i jego ekipa życzą, żeby ten protest związków zawodowych był politycznie jakoś ukierunkowywany, żeby się nie okazało, że pan premier Tusk następnego dnia wyjdzie, proszę bardzo, to ogłupiali związkowcy prowadzeni przez Prawo i Sprawiedliwość występują, wychodzą na ulicę. Dlatego my będziemy, wielu ludzi z Prawa i Sprawiedliwości będzie na tych protestach, na tych manifestacjach, bo jesteśmy obywatelami tego kraju, jesteśmy ludźmi... Nie będą państwo w tej manifestacji brali udział. Tak, mocno zaangażowanymi w obronę praw pracowniczych, bo one dobrze służą polskiemu społeczeństwu i polskiemu narodowi, natomiast nie będzie transparentów Prawa i Sprawiedliwości, emblematów, flag i tak dalej, a jednocześnie nie ma żadnego powodu, żeby prezes Kaczyński czy inni najbardziej rozpoznawalni działacze Prawa i Sprawiedliwości szli w pierwszym szeregu z panem Millerem, z panią Senyszyn, z panem Palikotem, bo to oni w dużej mierze popierają Platformę w tych złych rozwiązaniach i my tej satysfakcji panu premierowi nie uczynimy. Natomiast będziemy brali udział w tych manifestacjach, bo popieramy związki zawodowe. A nie boją się państwo, że na przykład SLD lub inne partie pójdą pod swoimi sztandarami, pod tymi swoimi emblematami i w końcu ktoś powie, że to była manifestacja na przykład SLD, bo było najbardziej ich widać? Nie wiem, no może ktoś taki wniosek wysnuć, ale myślę, że związkowcom nie zależy na elementach politycznych, ponieważ to by w jakiś sposób również osłabiało ich argumentację, ich przekaz. Ja się dziwię, że SLD pcha się do przodu, mówiąc już bardzo brutalnie czy prosto, pcha się do przodu, bo chce w jakiś sposób zagospodarować te protesty społeczne. Myślę, że związkowcy muszą być na to wyczuleni, żeby ktoś nie zarzucił im właśnie, że są podpuszczani, czy sterowani, czy inspirowani przez partie polityczne. Dlatego, tak jak mówię, my będziemy, ale bez naszych emblematów, naszych flag. Dziwi mnie trochę również kierunek tego marszu, ponieważ marsz ma iść pod Sejm. W Sejmie są różne partie. Część, tak jak my, popieramy postulaty związkowe, czego wyraz dawaliśmy, tak jak wspomniałem, w głosowaniach. To Platforma Obywatelska i pan premier jest antyzwiązkowy i antypracowniczy, więc może należałoby z tym marszem, z tym protestem udać się pod kancelarię premiera, gdzie urzęduje pan premier Donald Tusk, a nie pod Sejm. Ale to już jest decyzja związkowców, którą my szanujemy, natomiast ja zachęcam wszystkich, nie tylko związkowców, ludzi pracy w Polsce, również wszystkich działaczy i członków Prawa i Sprawiedliwości do wzięcia udziału w manifestacjach, które są ogłoszone według harmonogramu określonego przez związki zawodowe w Warszawie. To jest jedyny sposób, by zmusić obecną władzę do słuchania głosu społecznego.